XVII-wiecznej Japonii, w ukrytej głęboko w górach Ashinie, rezydował pewien klan. Klan składał się z ludzi, którzy kochali swój kraj i robili dobrą sakę. Ale byli heretykami, byli słabi, więc zostali najechani. Okupanci zmiażdżyli ich i zmusili do uległości. Przez wiele koszmarnych lat żyli pod okupacją. Nie wolno im było nawet modlić się przy źródłach wody. Lecz, kiedy u schyłku okresu Sengoku, Japonię ogarnęła wojenna pożoga, której końca nie było widać, a zniszczenia wojny dotknęły prastarej ziemi Ashiny, żyjący na niej klan dostrzegł swoją szansę na odbicie swych ziem z rąk okupantów. Tym, który stanął na czele buntu, był Isshin Ashina, zwany Świętym Miecza. Isshin sam rozgromił połowę wrogiej armii, zabił jej generała i przejął władzę nad tym obszarem Japonii. Generał Tamura nie żyje! Isshin miał wielu sojuszników w trakcie tego przewrotu, ale tacy jak Sowa snuli swoje własne plany odnośnie Ashiny i sekretów, które skrywały te ziemie. Kiedy na polu bitwy pewnego dnia odnalazł młodego bezpańskiego wilczka, w jego głowie zaczął kiełkować wielki plan. Sowa wyszkolił wilka na znakomitego shinobi, a podczas treningu wpoił mu zasady żelaznego kodeksu shinobi. Po pierwsze, rodzic jest wszystkim, a jego słowo jest święte i należy je spełniać. Po drugie, pan jest wszystkim. Oddasz swe życie, aby go chronić. Sprowadzisz go do domu za wszelką cenę. Po trzecie, strach jest wszystkim. Nie jest wstydem przegrać jedną bitwę, ale musisz się zemścić za wszelką cenę. Sowa ów zasady przypomniał wilkowi w dniu, kiedy wilk został przydzielony do nowego pana, Lorda Kuro, spadkobiercy antycznej linii krwi związanej ze smoczym dziedzictwem. Od tamtego dnia wilk wiernie służył boskiemu potomkowi. Lecz parę lat później wilk stracił nie tylko swego ojca, ale też i pana, któremu miał służyć i którego poprzysiągł chronić. Pozbawiony woli walki i chęci do dalszego życia, osiadł w studni w zbiorniku w Ashinie, aby tam dokonać żywota. Odnalazła go tam pewna kobieta i dostarczyła wiadomość, która mówiła, że jego pan jest więziony niedaleko niego. Wilk pozbierał się i ruszył do księżycowej wieży, gdzie odnalazł swego pana, odnowił swą przysięgę wobec niego i oczyścił dla niego drogę do ukrytego przejścia, o którym wspomniał boskiemu potomkowi Isshin Ashina. Kiedy już mieli opuścić Ashinę, drogę zagrodził im Genichiro Ashina, przybrany wnuk Ashina, który chciał wykorzystać moc smoczego dziedzictwa, aby obronić Ashinę, nie zważając na konsekwencje użycia tej mocy. Wilk, chcąc ochronić swego pana, stanął do pojedynku i wygrał. Bydlaku. Ale został rozproszony przez Shuriken Kruka, co Genichiro wykorzystał i odciął rękę wilka, a następnie zostawił go na śmierć. Shinobi powinien wiedzieć, że honor i zwycięstwo nie zawsze idą w parze. Lecz wilk nie mógł zginąć. Więc wkrótce po tym ruszył w podróż. W
w trakcie której miał się zemścić oraz miał pomóc swemu panu. Zarówno się uwolnić, jak i wypełnić jego wolę i przeznaczenie.